Wiem, że to nie pani resort, ale może pani wie, choćby na podstawie rozmów z pani koleżanką, przyjaciółką Izabelą Leszczyną, czy mi jak zawinił szef Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, że został wczoraj odwołany? Nazwałabym to brakiem uważności. To znaczy brakiem, bo konstatacja, że coś jest zgodne z prawem, to jest troszeczkę za mało w sytuacji, w której mamy tak duże zagrożenie. Ale rozumiem, on wykazał brak czujności w sprawie tych alkotubek. Tak, dokładnie, w sprawie tych alkotubek, dokładnie. Ale co on powinien zrobić, zdaniem minister zdrowia czy premiera, bo to aż do tego szczebla dotarło, nawet do marszałka Sejmu zajmowanie się alkotubkami. Ponieważ to, załóżmy, to było kilka miesięcy przed tym, zanim doszło do tej sytuacji, w której on się znalazł w sklepach. Jeżeli widzi, że rzeczywiście coś takiego się pojawia. Ale widział i wiedział? Tak, wiedział. Konstatuje, bo ja na przykład tych alkotubek nie wiem jak pani, ale nie zobaczyłem w żadnym sklepie. Ja rozumiem, ale tam pytano o opinię, także to nie było w ten sposób, to trafiło jakby do niego. I tam zresztą trafiło też do jakiejś pani dyrektor departamentu, która również już nie pracuje w ministerstwie. I teraz... Też została zwolniona? Ona chyba odeszła, natomiast to też jeszcze nazwijmy to z jakiegoś starego zaciągu, tak nazwijmy. Natomiast w momencie, w którym coś takiego trafia, to przypomnę, że mówimy o Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, i widać, że jest to produkt, który jest niebezpieczny wielowymiarowo. Bo to zarówno my mówiliśmy w kontekście dzieci, czyli tego, że na przykład dziecko może się pomylić, mówimy o sklepie, że przecież nie pomyli się, to stoi koło alkoholi i tak dalej. No ale zdajmy sobie sprawę, że to potem trafia do jakiegoś domu. I w tym momencie, jeżeli mamy produkt, który tak bardzo przypomina te tubki, których jesteśmy przyzwyczajeni z musami dla dzieci, no to dość łatwo, żeby w domu nastąpiła ta jakaś pomyłka. Natomiast to jest jeszcze również groźne z punktu widzenia, nazwałabym to, alkoholizmu dorosłych. To jest produkt, który tak bardzo ładnie się mieści w torebce, bardzo łatwo, żeby był takim produktem, który udaje coś innego niż wszystko realnie zgoda. Jest. Pani minister, wszystko zgoda. Mi się też z punktu widzenia etycznego, natomiast właśnie mogę, takiego sposobu na ukrywanie, tych alkotubek, też ten produkt nie podobał i uważam, że etycznie, jeśli chodzi o etykę marketingu, to było więc po prostu złe. Tylko teraz pytanie, czy naprawdę pani liberałka, jak widzi, że marszałek Sejmu, premier na posiedzeniu rządu wysyła ministra rolnictwa, Czesławie, idź teraz i załatw ten problem, nagrywa filmik, z 5 czy 7 ministrów się w tej sprawie wypowiada, to nie widzi pani, że to jest jakieś, z jednej strony oczywiście marzenie o sprawczości polityki, bo te alkotubki natychmiast zniknęły, ale z drugiej strony jakiś teatr polityczny. Uważam, że to rzeczywiście był produkt groźny, dlatego że on pokazał nam, tutaj mieliśmy te alkotubki, ale mamy bardzo podobną sytuację z tymi smakowymi papierosami jednorazowymi, które są. I tutaj już wcześniej podjęła pani minister Leszczyna działania związane z tym, jak to ograniczyć. To nie jest wcale tak prosto, bo to trzeba bardzo jasno zdefiniować. Ale to nie może premier powiedzieć Izo, idź i załatw ten problem, nagrać filmik i te papierosy, no czy papierosy kwestia smakowe natychmiast znikną. To samo może zrobić w sprawie małpek, to samo może zrobić w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu. To samo w sprawie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Premier mówi, Izo, Katarzyno, Barbaro, idźcie, załatwiajcie to i te produkty znikają z rynku. Po pierwsze, zauważmy jedną rzecz, że to był nowy produkt. Wiele produktów przez wiele lat, przecież nie my rządziliśmy, rządzili nasi poprzednicy i nic nie zrobiono, żeby, można powiedzieć, zniknęły z rynku, albo przynajmniej, żeby był ograniczony dostęp do nich dzieciom i młodzieży. Zauważmy, że do tych papierosów, które nie są z nikotyną, cały czas ten dostęp jest. I już wcześniej pani minister Leszczyna podjęła działania związane z tym, żeby to tak zdefiniować, żebyśmy mogli ograniczyć sprzedaż tego dla dzieci i młodzieży. A to nie jest proste, bo jeżeli jest nowy produkt, który jest, pamięta pani jak walkę z dopalaczami, okazało się najskuteczniejsze, się okazały takie metody, które zupełnie były nietypowe, na przykład jak w Łodzi ograniczenie dostępu do sklepu z tego typu produktami. No tak, ale właściwie walka z tymi alkotubkami też by nie była prosta. No bo przecież nie ma formalnego zakazu pakowania alkoholu. Nie, ja mówię, że to nie jest nieetyczne. Tylko chodzi mi o to, że może w takim razie, skoro to jest taki pomysł na rządzenie, to może przepróbować go w różnych innych dziedzinach. Może taka krucjata, jednodniowa krucjata całego rządu i jeszcze paru osób, drugiej osoby w państwie, może prezydenta do tego włączycie, marszałek Senatu. Jak te takie krucjaty zaczniecie podejmować, to może wszystko to zacznie znikać. Łatwo jest wykpić różne tego typu rzeczy i tego typu działania. Natomiast ważne jest, żeby widzieć, jaki to jest poważny problem. My mamy poważny problem. My mamy poważny problem z uzależnieniami i rzeczywiście, jeżeli widzimy, ile tych dokładnie, tak jak pan mówi, tych małpek jest sprzedawane, tylko tam zauważmy, że są pewne uwarunkowania też, jeśli chodzi o politykę i przepisy unijne i nie jest wcale tak łatwo ograniczyć te, jak to pan nazywa, małpki, a teraz doszły jeszcze do tego dokładnie te tubki, które są rzeczywiście groźne. Jeżeli mamy ileś Polaków, którzy rano sięgają po tego typu alkohol i bez tego nie wyobrażają sobie pójść do pracy, to jest to bardzo poważny problem. Ale naprawdę nie można, wie pani, no są kraje unijne, Szwecja, Finlandia,
w których dostęp do alkoholu jest tak bardzo ograniczony, no, że nikt tam idąc rano do pracy małpki nie kupi. Podejrzewam, że tam w ogóle małpek nie ma. Wobec czego no, nie jest tak, że Unia zabrania na przykład zakazu sprzedawania małpek. No przecież można by to zrobić, gdyby politycy chcieli. Ja też rozumiem, że te małpki przynoszą budżetowi całkiem solidne zyski. Czy pan zauważy, że właśnie pierwszą osobą, która od dawna poważnie to zaczęła traktować, to jest właśnie Izabela Leszczyna, że poważnie stwierdziła, że jest problem zarówno z tymi papierosami jednorazowymi, które bardzo często są dostępne również dla dzieci i młodzieży, tymi, które są jakby bez nikotyny, ale które jednak w pewnym stopniu przygotowują do tego, żeby się również uzależnić od takich regularnych papierosów. Jak i również tego typu, jak są te tubki, jak i również ze sprzedażą alkoholu na przykład na stacjach benzynowych. W związku z tym mamy sytuację, w której pierwszy raz minister zdrowia od wielu, wielu lat jest taki, który poważnie traktuje kwestię tych uzależnień. Panie ministrze, no dobrze, ale to na przykład te małpki. No to weźmy case study, zróbmy małpę. To dlaczego, dlaczego małpki są, chociaż politycy od lat, także poprzednicy nielubiani przez państwo, ale akurat w tej sprawie oni też takie krucjaty antymałpkowe podejmowali i te małpki jak były, tak są. Jak się wejdzie do jakiegokolwiek owadziego albo płaziego sklepu, to te małpki zajmują połowę półek i one są i jakoś politycy z tym żyją. Dlaczego? Myślę, że lepiej będzie, jeżeli tutaj usiądę. Oczywiście, ja tak, ale rozumiem, że ma to pani przemyślane. Tak jak słucham panią, to widzę, że to nie jest problem, który gdzieś tam pani od siebie odsuwa. Tak, uważam, że bardzo, znaczy chyba nikt nie ma wątpliwości, jakie są skutki problemów alkoholowych. I to są kwestia przemocy, i to jest kwestia wypadków samochodowych. Jest bardzo wiele elementów. W związku z tym, tak, uważam, że to jest wyzwanie, przed którym stoi Ministerstwo również Zdrowia i którym trzeba podjąć. I nie można przymykać oczu i udawać, że tego nie widzimy. Notabene Ministerstwo Edukacji też rozumiem, jak jest tak, zainteresowane, na bo te małpki też wprowadzamy od 1 września, który często używają młodzi ludzie. Na przykład ludzie, wprowadzamy od 1 września 2025 roku nowy przedmiot, jakim jest edukacja zdrowotna. Nie będzie w UDŻ, to będzie edukacja zdrowotna od 4 klasy szkoły podstawowej do 2 lata w szkole ponadpodstawowej. I w ramach tego przedmiotu również jest kwestia uzależnień. No to jest również kwestia na przykład wpływu alkoholu, nie wiem, na ciążę, na zespół faz. Jest bardzo wiele elementów związanych właśnie z uzależnieniami.